śpiewaliśmy ten ostatni refren, Słowo Twoje. Wiem, że tu chodzi o Boga, chodzi o Jezusa. Jak śpiewałeś, słowa tej pieśni, myślę, byłoby fajną rzeczą, jakbyś pomyślał o takich słowach Jezusa, które zmieniały ludzi, którzy byli blisko Niego. Pamiętacie taką kobietę, która została do Niego przyprowadzona przez tłum ludzi z kamieniami? Pamiętamy, jakie słowo do niej powiedział Jezus? Pamiętamy? Nikt się nie potępiał? Ja cię nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Albo zdesperowany ojciec. Błaga, żeby Jezus przyszedł i uzdrowił jego chłopca. Pamiętacie, co mu powiedział? Idź, syn twój żyje. A pamiętamy takich zrozpaczonych rodziców, których 12-letnia córka umarła. I jedno krótkie słowo Jezusa. Talito, mówię ci, wstań. Albo rozkładające się zwłoki Łazarza. Jedno słowo Jezusa. Łazarzu, wyjdź. Chciałbyś usłyszeć dzisiaj słowo Jezusa do ciebie skierowane? W tym miejscu, w tej sytuacji, w której sobie nie radzisz, w której przegrywasz? Gdy Jezus powie swoje słowo, a ty w to uwierzysz, to już nic nie będzie tak, jak było. Dzisiaj przeczytamy historię Zachariasza, kapłana, który miał problemy ze swoją wiarą. I zaczniemy od przeczytania tego tekstu, to jest Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Przeczytamy od 5 do 12 wersetu na początku ten tekst. Ewangelia według świętego Łukasza, pierwszy rozdział od 5 do 12, najpierw przeczytamy ten tekst. Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Aarona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. Postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w starszym wieku. Pewnego dnia Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stanął po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem, ogarnął go lęk. Anioł natomiast przemówił: przestań się bać, Zachariaszu. Twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele. Wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki wobec Pana. Nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. To były ciężkie czasy dla narodu izraelskiego. Od ponad 400 lat Bóg nie posyłał żadnego proroka ze swoim słowem dla tego narodu. Duchowni przywódcy tego narodu byli pogrążeni, zajęci doglądaniem tradycji, ale brakowało im prawdziwej relacji z Bogiem. Nierzadko byli to ludzie skorumpowani. Król tego narodu, Herod Wielki, był tyranem. Miał 9 żon, jedną z nich stracił bez żadnego powodu. Ale taka myśl, niezależnie od tego, jak źle się dzieje w danym momencie w historii, Bóg zawsze ma ludzi, którzy mu są oddani. Niezależnie od tego, jak źle dzieje się w świecie, w którym oni są. I Zachariasz i Elżbieta byli ludźmi, o których można powiedzieć, tekst zresztą tak mówi, 6 werset, oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Ja myślę, że szczęśliwe są rodziny, szczęśliwe
Szczęśliwe są małżeństwa, szczęśliwi są ludzie, o których można powiedzieć zarówno o mężu, jak i żonie, że są sprawiedliwi wobec Boga i żyją w taki sposób, który przynosi Bogu chwałę. Którzy zachowują czyste sumienie wobec ludzi, wobec siebie, wobec Boga. I pomimo tego, że byli to tak dobrzy ludzie, tak pobożni ludzie, tak boży ludzie, w ich życiu było obecne ciężkie doświadczenie. Czasami myślimy, że jak żyje z takim szacunkiem i respektem wobec posłuszeństwa, wobec Boga, to jest gwarancją i taką polisą na to, że wszystko będzie się jak najlepiej działo w moim życiu i nie będzie żadnego cierpienia, żadnego bólu. Tu jest napisane w 7 wersecie o tych pobożnych ludziach: nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku. Dzisiaj trudno jest nam zrozumieć tragedię tych ludzi. Dzisiaj część młodych małżeń zdecyduje się, że w ogóle nie będą mieli dzieci. Ale w tamtych czasach nieposiadanie dziecka było rzeczą hańbiącą, niewyobrażalnie złą. Czego nas uczy ta historia dotycząca Elżbiety? Że okazywana nam Boża łaska niekoniecznie oznacza uwolnienie mojego i twojego życia od wszelkich problemów i trudności. To, że Pan Bóg okazuje dla ciebie i dla mnie swoją łaskę, to nie oznacza, że będzie moje i twoje życie pozbawione wszelkich problemów i trudności. Warto o tym pamiętać. I nie dziwmy się, że często pomimo naszego posłuszeństwa, oddania Panu Bogu, Jego woli, w naszym życiu nie będzie brakowało, czy nie będzie ono wolne od trudnych sytuacji i od cierpienia. Od sytuacji, które boleśnie będą nas dotykały. Ale o jednej rzeczy nie możemy zapomnieć, że w tych trudnych sytuacjach, które dotykają naszego życia, że jest ręka Boga, który mnie kocha i który w doskonały sposób kontroluje to, co się w tym momencie w moim życiu dzieje, nawet gdy to boli. Ja myślę, że On w doskonały sposób kontroluje ilość, że tak powiem, tego cierpienia, któremu pozwala dotrzeć do mojego i do twojego życia. I to jest ktoś, kto najmocniej mnie kocha. To jest tak jak doskonały stroiciel, który nigdy nie doprowadzi do tego, że zerwie strunę, którą naciąga. Ale bez tego naciągnięcia nie wydobędzie melodii, nie zagra tego, co chce zagrać w moim i twoim życiu. I dlatego często konfrontuje i dopuszcza rzeczy, które nie są wygodne dla ciebie i dla mnie. Czyli On wie, na ile i jak może napiąć moje życie do momentu, w którym wydobędzie tą swoją melodię. Zagra to, co chce zagrać. I dlatego często dopuszcza te trudne sytuacje w moim i twoim życiu. Ja myślę, że te trudne sytuacje zbliżają nas do Jezusa Chrystusa, zbliżają nas do księgi, zbliżają nas do modlitwy, uginają nasze kolana. Dzieją się same pozytywne rzeczy, których nie dostrzegamy, często przez ból, który zasłania nam wszystko. Tekst mówi, że Bóg wybrał anioła, aby przyniósł Zachariaszowi tę niezwykłą wiadomość. Temat związany z aniołami jest tak popularny, że nawet Hollywood swego czasu zrobiło całą serię filmów, które pokazywały i się dobrze sprzedawały, jeśli chodzi o tą rzeczywistość aniołów. To jest temat, który się dobrze sprzedaje. Biblia dużo mówi o aniołach. Billy Graham napisał taką książkę Aniołowie, tajni agenci Boga. Myślę, że to jest warte naszego czasu i zainteresowania, żeby to przeczytać. Nigdy nie wykazywały takiej aktywności te anielskie byty, jak w momencie, gdy się pojawił Jezus i gdy żył na ziemi. Nigdy te anielskie byty nie były tak aktywne, jak w tym momencie historii. Jezus nie był aniołem. Biblia mówi, że aniołowie się cieszyli z tego, że On przyszedł. Była wielka radość, witali Go na polach Betlejem.
On jest Panem Panów i Królem Królów. On nie jest aniołem. Warto pamiętać, że aniołowie bardzo często wykazywali duże zainteresowanie zbawieniem człowieka. To dlatego są na tych polach, na Betlejem, gdy Ewangelia i Pan Bóg buduje most pomiędzy człowiekiem a niebem. To dlatego Biblia mówi, że w niebie jest większa radość z jednego nawróconego grzesznika niż z 99, którzy nie potrzebują upamiętania. Oni naprawdę się cieszą, te byty anielskie, z tego momentu, z tego faktu, że człowiek przychodzi do swojego Ojca, któremu się zgubił. One cieszą się z tego, że gdy człowiek staje się dzieckiem Boga. I myślę, że od momentu, gdy człowiek staje się dzieckiem Boga, jest pod szczególną ochroną Pana Boga i tych bytów, które nazywamy aniołami. Myślę, że warto uczyć się trochę tego od aniołów, z czego one się cieszą. One się cieszą ze zbawienia człowieka, prawda? One się cieszą z Boga, który przynosi zbawienie. Ewangelista Marek mówi, że w niebie będziemy jak aniołowie. Niektórzy mają tu problem i uważają, że to nie jest najlepszy pomysł, ale myślę, że Pan Bóg wie, co robi i dużo lepiej, że tak powiem, dobra dla naszego życia dostarczy, niż my sobie potrafimy wyobrazić w miejscu, w którym On jest. Ale jest jedna... Myślę, że gdy nauczymy się trochę myśleć z tej perspektywy i odczuwać to, co odczuwają aniołowie, to będzie dla nas dobrze, no bo w niebie będziemy w obecności aniołów. I myślę, że skoro one się cieszą ze zbawienia, to będzie dobrze, jak my się będziemy cieszyli. Teraz się uczyli cieszyć z tego, jak ludzie są zbawiani. Zachariasz zmieszał się, gdy zobaczył anioła. I nie był wyjątkiem. Gdy Mojżesz zobaczył anioła, który się objawił przy kaku grojącym, był przerażony. Gdy Daniel nad rzeką zobaczył Bożą wizję, był przerażony. Gdy Jan na wyspie Patmos zobaczył anioła, jest napisane, że upadł i był jakby umarły. Zawsze, gdy człowiek jest zderzony z tą nadzwyczajną rzeczywistością nieba, jest przerażony. Dlaczego? Dlatego, że w mgnieniu oka uświadamiamy sobie, jak bardzo nie pasujemy do tej innej rzeczywistości, w której jest Bóg. Jak ona jest odmienna od nas. Od razu wiemy, że nie pasujemy do miejsca, w którym jest Bóg. Od razu czujemy to prawdę o sobie, odkrywamy i wiemy, że nie dostajemy, nie dorastamy do tego, żeby być w takim miejscu, w którym jest Bóg. I myślę, że to jeszcze powinno nas bardziej otwierać na wdzięczność wobec Jezusa, który sprawił, że pewnego dnia będę mógł stanąć w obecności Ojca. I nie będzie tam przerażenia. Tam będzie chwała i podziw. Ale tylko dzięki jednej osobie mogę stanąć w obecności świętego Boga. Dzięki Jezusowi. To dzięki Jezusowi nie muszę się bać sądu, który nadchodzi. Trzynasty, siedemnasty werset. Czytamy dalej. Anioł natomiast przemówił: przestań się bać, Zachariaszu. Twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi syna, nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele. Wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie wielki wobec Pana. Nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. Wielu spośród synów Izraela skieruje on do Pana ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby zawrócić serca ojców ku dzieciom. Jeżeli na moją i twoją modlitwę przez długi czas nie otrzymujemy odpowiedzi, wcale to nie oznacza, że ta modlitwa i ta prośba została odrzucona. Powtórzmy. Jeżeli na naszą modlitwę przez długi czas nie otrzymujemy odpowiedzi, nie oznacza to tego, że twoja i moja modlitwa została odrzucona. Myślę, że gdy Zachariasz był młodym człowiekiem, wraz ze swoją żoną modlił się o potomstwo, najprawdopodobniej modlił się długo i szczerze, ale czas mijał i nic nie działo się w tej sprawie. W końcu stracił nadzieję na to, że kiedykolwiek zostanie ojcem. A jednak pierwszymi słowami, które przyniósł mu anioł, były słowa z 13 wersetu,
Przestań się bać, Zachariaszu. I zobacz, co tu pada. Twoja modlitwa została wysłuchana. Ale niebo tak długo milczało. Wcale to nie oznaczało tego, że ta modlitwa nie została wysłuchana. Warto o tym pamiętać, gdy klękamy i zaczynamy się modlić. Nie do nas, nie do mnie i do ciebie nie należy określenie, kiedy i w jaki sposób, przez kogo ma przyjść Boża odpowiedź. Czyli nie do nas należy określenie czasu, miejsca i sposobu, w jaki Pan Bóg ma odpowiedzieć. To nie jest w twojej i mojej gestii. Pamiętam, jak człowiek, którego przed wielu laty poznałem, prowadził takie wykłady na temat dzielenia się Ewangelią. On był bardzo zajętym człowiekiem i w tamtym czasie bardzo dużo akcji ewangelizacyjnych prowadził na terenie Wielkiej Brytanii. Podróżował bez przerwy, był w szkołach średnich, był na uniwersytetach bez przerwy w trasie przez długie miesiące. I tak był w to zaangażowany, że nie miał czasu ani możliwości, żeby zarabiać jakieś tam godziwe pieniądze, żeby wymienić samochód, który potrzebował wymienić. I mówi, że czasami to można było w niektórych miejscach zobaczyć asfalt przez skorodowaną podłogę tego pojazdu. I zaczął się modlić. Panie Boże, widzisz, że ja jestem tak zaangażowany w to, co robię. Nie mam czasu, żebym dodatkową fuchę jakąś złapał i wymienił ten samochód, więc zajmij się tą sprawą. Tak się pomodlił i sobie wyobraził, że pewnego dnia przyjdzie jakiś bogaty gościu z kluczykami i powie: Janie, to są kluczyki od twojego nowego samochodu. Ale tak się nie stało. 2-3 tygodnie później jego samochód został gdzieś tam bardzo mocno uderzony na autostradzie. Janowi się niewiele stało, znalazł się w szpitalu, ale nie było żadnych tam ubytków na zdrowiu. Po paru dniach przychodzi agent z firmy ubezpieczeniowej i pyta: Panie Janie, czy nic pan nie będzie miał przeciwko temu, jak wymienimy pański samochód na nowszy, bo nie opłaca nam się tego starego reperować? Nie określaj sposobu i drogi człowieka, przez którego Pan Bóg ma odpowiedzieć na twoją i moją modlitwę. Wierz mu, że on to zrobi. I on to zrobi. Bóg wie najlepiej, co, komu i jak dać. Może się z tym nie zgadzamy, ale to jest prawdą. On wie najlepiej, co, kiedy i komu i jak dać. Słowa anioła przypominają nam, że żadne inne dzieci nie wnoszą tyle radości w nasze życie, jak te dzieci, nad którymi spoczywa Boża łaska. Żadne dzieci nie wniosą w nasze życie jako rodziców tyle radości, jak te dzieciaki, na których spoczywa Boża łaska. Jest napisane, że było powiedziane przez anioła, że to dziecko zostanie napełnione już w łonie swojej matki. I tak się stało. I myślę, że my jako rodzice powinniśmy pragnąć łaski dla naszych dzieci o wiele bardziej niż dobrej szkoły, niż dobrego wykształcenia, niż dobrych koneksji, niż dobrego ustawienia się w życiu. Czy to robimy? Czy mamy świadomość? I czy to naprawdę jest rzeczą, którą najbardziej pragniemy dla naszych dzieci? Bez tej Bożej łaski w życiu naszych dzieci one często wprowadzą zmartwienie, troskę w nasze życie. I nasze głowy zbyt szybko posiwieją przez to, co będzie się działo w życiu naszych dzieciaków. Gdy nie będzie w życiu tych dzieci Bożej łaski, tak jak Bóg chce, żeby ona była. Dopiero gdy dzieciaki przeżyją swoje spotkanie z Bogiem, osobiste spotkanie, są właściwie przygotowane do życia tutaj i w wieczności. Dopóki to się nie zadzieje, niezależnie od tego, jak bardzo dobrze się starałeś jako rodzic, one nie są właściwie przygotowane do mierzenia się z rzeczywistością ziemską, a tym bardziej niebieską. Salomon mówi: mądry syn sprawia ojcu radość, lecz syn głupi jest zmartwieniem dla matki. Słowa anioła pokazują również nam naturę prawdziwej wielkości. Będzie on wielki przed Panem. My zupełnie inną miarę wielkości mamy i inną się posługujemy. Dla nas wielcy to, no nie wiem, artyści, generałowie, piłkarze, koszykarze, bankierzy, wielcy przedsiębiorcy.
Panu Bogu tego rodzaju wielkość w ogóle nie imponuje. Dla Boga ważne jest to, żebyśmy dokonali dla Niego wielkich rzeczy, a to są rzeczy, które On chce, do których nas stworzył. I to sprawia, że człowiek jest wielki przed Nim. I Pan Bóg to rozpozna i wynagrodzi. Jeżeli pragniemy wielkości dla swoich dzieci, dla siebie, która znajdzie nagrodę w rzeczywistości, która nadchodzi, która naprawdę się liczy, to musi być wielkość, o której mówi Bóg i która jest wielką dla Niego. Tekst powiedział, już to powiedzieliśmy w 15 wersecie, w drugiej części jest napisane, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. Co to nam mówi? Dzieciaki nigdy nie są za małe, żeby były pod wpływem Bożej łaski. Dzieci nie są nigdy zbyt małe, żeby znalazły się pod wpływem Bożej łaski. Niekiedy słyszę rodziców, którzy mówią, a ja tam za bardzo nie będę mówił mu o Bogu, nie będę go prowadził do kościoła, pozwolę, żeby on dokonał swojego własnego wyboru. No jakoś ten sam rodzic nie zostawia własnemu wyborowi dziecka na przykład tego faktu, czy będzie myło zęby, czy nie. Tutaj już nie kieruje się tą wolnością. A w tak ważnej rzeczy potrafimy jako rodzice robić takie błędy i mówić takie głupoty. Założenie, że małe dzieci z powodu swojego wieku nie są zdolne do odbierania działania Ducha Świętego jest wielkim, wielkim błędem. Z pewnością nie potrafimy zrozumieć tego, ani wyobrazić sobie, w jaki sposób Duch Święty działa w sercu małego dziecka. Tak samo jak nie potrafimy sobie wyobrazić, ani określić tego, jak on działa w naszym sercu, ale to nie przekreśla tego faktu, że on to robi. Nie ograniczajmy swoją wiedzą i wyobraźnią, małą wiedzą i małą wyobraźnią tego, co może zrobić i co robi w sercu dziecka Wszechmogący Bóg. Oczywiście nasze oczekiwania w stosunku do małych dzieci muszą być adekwatne do ich rozwoju, wieku, zdolności, ale nigdy nie zapomnijmy o takiej jednej rzeczy, że serce, które nie jest zbyt małe, żeby zgrzeszyć, nie jest sercem zbyt młodym, żeby dosięgła go Boża łaska. Skoro mały człowiek może robić zło, to również ten mały człowiek może być otwarty i może dostąpić Bożej łaski i Bożego działania. Żadne młode serce nie jest zbyt młode, by zostało wypełnione Bożą łaską. Kiedy to się może stać? Nawet w ten czas, gdy jego mama jest w ciąży. Myślałeś kiedyś w ten sposób? Tak często się martwimy, robimy różne prześwietlenia, badania prenatalne i tam wszystko rozkminiamy. A ilu z rodziców? Gdy mama jest w ciąży, prosi, żeby Duch Święty napełniał to maleństwo. Żeby działał w życiu tego maleństwa. Jeszcze jedna myśl. Te słowa anioła mówią nam również o człowieku, który odnosi sukces dla Pana Boga. Jan Chrzciciel, bo o nim mówi anioł, zawróci serca ludzi od ignorancji do poznania, od bezmyślności do właściwego myślenia, od nieposłuszeństwa do podporządkowania się woli Boga. Zwiastowanie Jana miało zwrócić serca ojców ku dzieciom. Bardzo tego dzieciaki potrzebują. One wręcz desperacko potrzebują kontaktu wzrokowego, naszej uwagi, zainteresowania, naszych słów, naszego dotyku. One często wołają o to. I między innymi misją Jana, to wielkie przesłanie, jakie Pan Bóg chciał zrobić przez tego człowieka, to nie tylko przygotować ludzi na przyjście Mesjasza, ale zwrócić serca ojców do ich dzieci. Zadaj sobie pytanie jako ojciec. Na ile twoje, moje serce jest zwrócone do twoich dzieci? Na ile one są dla ciebie ważne? I dopiero w ten czas
Dzieją się rzeczy takie, które Bóg chce, gdy nasze serce jest zwrócone w ten sposób do dzieciaków. Jeszcze raz wróćmy do tego tekstu, 18:25. Wtedy Zachariasz zapytał anioła, po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą. Ale jak uprzejmie to powiedział, nie powiedział, że moja żona jest stara, prawda? To pokazuje pewną delikatność tego gościa, prawda? W odpowiedzi usłyszał, ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz mowę i nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa, aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w miejscu świętym. On natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza, że dawał im znaki i pozostawał niemy. Następnie, gdy dobiegły końca dni jego posługi, udał się do swojego domu. Wkrótce potem żona Elżbieta zaszła w ciążę i przez 5 miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie, oto co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi. Mogło się wydawać, że pojawienie się anioła, takiego boskiego bytu, który zwiastuje słowo od Boga, powinno wzmocnić wiarę Zachariasza. Tak myślimy, prawda? Tak się stało? Czasami sobie wyobrażamy i oczekujemy, że Bóg w jakiś taki nadzwyczajny sposób skieruje swoje słowo do nas. To w ten czas na pewno to słowo zaakceptujemy i ono wpłynie i zmieni nasze życie. Na pewno? Gdyby jakiś anioł przyszedł, taka świetlista postać i z przesłaniem, to bym wierzył, naprawdę? Tak się stało w sytuacji Zachariasza. Zamiast spoglądania na Boga, patrzył na siebie i na swoją żonę. I doszedł do wniosku, że narodzenie syna jest niemożliwe. I to była niewiara w najczystszej postaci, w sercu kapłana. A niewiary Bóg nigdy nie może i nigdy nie zaakceptuje. Tak naprawdę Zachariasz poddawał wątpliwość zdolność Boga do wypełnienia słowa, które Bóg powiedział. I to jest zawsze istotą niewiary. Poddajesz wątpliwość, że Bóg wypełni to, co mówi w swoim słowie. To jest korzeń niewiary. Czy zapomniał o tym, co Bóg powiedział, co zrobił w życiu Abrahama i Sary? Czy myślał, że fizyczne przeszkody ograniczą wszechmocnego Boga, że to dla niego jest przeszkoda, której nie może pokonać? Ale zanim skrytykujemy tak do końca Zachariasza, myślę, że winniśmy spojrzeć na siebie i zadumać się, jak tak naprawdę jest z moją wiarą. Jak tak naprawdę jest ze mną. Ten fragment, już wspomnieliśmy o tym, pokazuje nam przywileje i zadania aniołów. Przynoszą poselstwo od Boga. I ten anioł, który przyniósł to poselstwo Zachariaszowi, gani jego niewiarę w jaki sposób? Pokazując to, kim on jest. To znaczy sam o sobie. Mówi, że jestem Gabriel, zawsze stoję przed obliczem Boga. On mnie posłał, abym przyniósł ci tę wiadomość. I myślę, że gdy Zachariasz usłyszał imię tego anioła, to myślę, że był zawstydzony i był upokorzony. Doskonale wiedział, że to ten sam Gabriel 490 lat wcześniej dostarczył prorokowi Danielowi wiadomości o 70 tygodniach i o tym, jak zginie Mesjasz. A on, kapłan, sprawujący służbę w świątyni, gdy ona funkcjonowała, a tamten Daniel na obczyźnie, w obcym kraju, świątynia rozwalona i tamten wierzył, a on tutaj w takich cieplarnianych warunkach nie mógł się zdobyć na odrobinę wiary. Sposób, w jaki Gabriel opisuje siebie i swoją służbę, mówi, co dla niego jest najważniejszym wyróżnieniem, przebywanie w obecności Boga. Czynienie tego, co on chce. I teraz zwróć uwagę na swoje priorytety.
Czy te dwie rzeczy są najważniejszymi rzeczami w moim i twoim życiu? Czy są na pierwszym miejscu listy rzeczy ważnych? Bycie w obecności Boga i robienie tego, co mówi. I to pokazuje mi i tobie miejsce, w jakim jesteśmy. Wątpliwości i niewiara obecne gdzieś tam w sercu, w życiu Zachariasza wprowadziły do jego życia dużo cierpienia. I zawsze tak jest. Niewiara zawsze wprowadza do mojego i do twojego życia dużo cierpienia. 20 werset. Lecz oto stracisz mowę, nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa, aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Wiara przynosi błogosławieństwo, niewiara sprowadza sąd. Wiara przynosi błogosławieństwo, niewiara sprowadza sąd. Dlatego Zachariasz stracił mowę. Apostoł Paweł mówi tak: uwierzyłem, przeto powiedziałem i my wierzymy i dlatego też mówimy. Zachariasz nie uwierzył Bogu i dlatego nie mógł mówić. Gdy opuścił to miejsce święte, nie mógł udzielić ludziom błogosławieństwa kapłańskiego, na jakie oni czekali. W rzeczywistości nie potrafił nawet powiedzieć o tym, co przeżył w świątyni. Przedtem pytał, po czym pozna, że to jest nowina o narodzeniu jego syna, że ta nowina jest od Boga. Dostał taki znak, z którym się zmagał przez 9 miesięcy. Niewiele grzechów dotyka Bożego serca tak bardzo, jak grzech niewiary. Niewiele rzeczy w moim życiu dotyka go tak bardzo, jak moja niewiara. I chcę powiedzieć, że żaden inny grzech nie wniósł do życia ludzkiego większego zniszczenia niż grzech niewiary. Żaden inny grzech nie wniósł do ludzkiego życia tyle zniszczenia, jak grzech niewiary. Na czym polega? Polega na podważaniu zdolności Boga do wypełnienia tego, co mówi. To jest definicja niewiary. Podważanie zdolności Boga do wypełnienia do tego, co obiecał. 40 lat. Setki tysięcy ludzi chodzi po pustyni. Umiera na niej. Wiesz dlaczego? Wiesz, co apostoł mówi? Dlaczego tak się stało? Dlaczego ich ciała zaległy na pustyni? Z powodu niewiary. I może być tak, że Bóg chce doprowadzić mnie i ciebie do tego miejsca obiecanego, do tego miejsca, które ma przeznaczone dla ciebie i dla mnie. A będziemy żyli, jak żyli Izraelici przez 40 lat, chodząc w kółko, w narzekaniu, w szemraniu, umierając w beznadziei z powodu niewiary. Od wiary zależy to, na ile cieszysz się ze zbawienia. To zbawienie może być oferowane dla ciebie, ale jeżeli nie masz to wiary, to nie ma powodu, żeby się cieszył. Od wiary zależy nasza cierpliwość i wytrwanie w trudnych momentach, w trudnych chwilach naszego życia. Niewiara pozbawia mnie i ciebie nadziei. A bez nadziei nie da się żyć. Niewiara sprawia, że nadchodzący dzień nie jest postrzegany jako możliwość, ale jako brzemię. To robi niewiara. To nie szansa, ale mozu. Niewiara jest przyczyną wielu innych problemów i grzechów pojawiających się w naszym życiu.
Gdy zagnieździ się w moim i Twoim sercu niewiara, to jest jak chwast, który zagnieździ się w pięknym ogrodzie. Zacznie oddziaływać na inne delikatne i piękne rośliny, które Bóg chce, żeby były obecne w moim i Twoim życiu. Te dobre rzeczy, które On chce, żeby się działy. Niewiara będzie jak chwast, która będzie niszczyła i zagłuszała to dobro, które Pan Bóg ma dla Ciebie i dla mnie. Bóg przez proroka Izajasza powiedział, jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. I w świecie, w którym jest coraz więcej zamieszania i bałaganu, Bóg mówi, jeżeli nie uwierzysz, nie ostoisz się. Myślę, że to był trudny tydzień w życiu Zachariasza. Nie tylko z powodu utraty mowy, ale i podekscytowania. Nie mógł doczekać się powrotu do domu i z tej dobrej nowiny, jaką dla niej miał. Jak zawsze Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Jeremiasz mówi, nie ma nic niemożliwego dla Ciebie i mówi o Bogu. Elżbieta nie tylko urodziła syna, ale urodzenie tego dziecka było zapowiedzią i potwierdzeniem przyjścia Mesjasza. I końcowe myśli jeszcze. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego Łukasz tak szczegółowo i aż tyle wersetów poświęcił, żeby opisać ten moment zwątpienia i niewiary Zachariasza? No powiesz, był dobrym historykiem i chciał być uczciwy. Dobrze, ale mógł to zrobić jednym, dwoma zdaniami. A on poświęcił prawie pół rozdziału na opisanie tego. Dlaczego? Dlaczego to zrobił? Prawdopodobnie dlatego, że uważał, że wykroczenie Zachariasza przeciwko wierze poruszało bardzo ważne kwestie. I dlatego tak dokładnie to zrobił. Zwróćmy uwagę na powody niewiary Zachariasza, tak jak podaje je ewangelista Łukasz. Problem Zachariasza nie polegał na tym, że był zaskoczony nagłością zapowiedzi anioła i uważał, że on taki pokorny, taki mały żuczek razem ze swoją żoną, to nie jest godny tego, żeby to się w jego życiu zadziało. To nie był powód jego niewiary. To było obecne w sytuacji Gedeona. Rób mu jest najbiedniejszy, ja jestem ostatni z domu mojego ojca. Lub innymi słowy mógł to wyrazić, ale on tego nie powiedział. A co powiedział? Czy to możliwe? Przecież jestem stary, a moja żona jest niemłoda. To była prawdziwa trudność. Dla niego i dla jego żony posiadanie dziecka byłoby cudem wymagającym interwencji, boskiej interwencji, a Zachariasz uważał tą interwencję Boga za tak niemożliwą, że nawet gdy o tej interwencji mówił Boży anioł, czego nie podważał, nie chciał w to uwierzyć. On chciał czegoś mocniejszego niż słowa Boże przyniesione przez anioła, żeby mógł uwierzyć. To nie był ateista. Zachariasz nie był ateistą. Nie był człowiekiem świeckim. Był kapłanem. W tym momencie, gdy przyszedł do niego anioł z tą wiadomością, był człowiekiem, który pełnił poranną posługę przy modlitwach w świątyni. W swoich prywatnych modlitwach z pewnością wielokrotnie prosił o dziecko. Ach, chyba nie ma sensu się modlić, gdy uważasz, że dana rzecz jest niemożliwa do tego, żeby ją zrobił Pan Bóg. To po co się modlić? Nie będziesz się w takiej sytuacji modlił. Po co się modlić, gdy sama natura już nie jest w stanie zrobić tego, co powinna? Żeby być uczciwym wobec Zachariasza, myślę, że należy powiedzieć, że na początku, gdy nie mieli dzieci i modlili się, to modlili się i czekali na takie delikatne szturchnięcie ze strony Pana Boga, żeby natura zrobiła to, do czego została stworzona. Ale czas mijał. Przyszedł wiek średni. Przeszła wszelka nadzieja.
I dla nich posiadanie dziecka teraz wymagałoby interwencji, która by odwróciła proces starzenia się. I w to nie mógł wierzyć. Być może przestali się modlić o dziecko, gdy minął wiek średni. Przecież jako wierzący ludzie uważali, że procesy stworzenia są też Bożym porządkiem, więc Pan Bóg teraz nie będzie odwracał czegoś, co stworzył, tego swojego porządku. Odmowa wiary w słowo anioła przez prywatną osobę z jakichś osobistych racji byłoby już problemem, ale on nie był prywatną osobą. Był kapłanem. Pełnił służbę. I wiadomość, którą anioł przyniósł Zachariaszowi, nie była prywatną wiadomością dla Zachariasza i Elżbiety. Ta wiadomość była integralną częścią samej Ewangelii. I on w nią nie wierzył. Gdyby Bóg nie mógł przywrócić naturalnych procesów w ciele Elżbiety, to jaką moglibyśmy mieć nadzieję, że kiedykolwiek Bóg będzie w stanie uwolnić nas z procesu starzenia i śmierci? Gdyby Bóg nie mógł ożywić starzejącego się, umierającego ciała Elżbiety, to jakby kiedykolwiek była nawet cień szansy na to, żeby martwe ciało Jezusa mogło być ożywione. Gdyby nie było zmartwychwstanie możliwe, gdyby nie było możliwe zmartwychwstanie Chrystusa, to żadne zmartwychwstanie nie byłoby możliwe. I powody, które Zachariasz podał jako przyczynę swojej niewiary, były krańcowo destrukcyjne dla całej Ewangelii. Ewangelista powiada, że anioł poraził Zachariasza niemotą. Za kilka chwil Zachariasz miał wyjść na zewnątrz do tłumu ludzi, którzy byli zebrani przed świątynią, a on jako kapłan tego dnia miał wygłosić im Boże błogosławieństwo dla tych czekających ludzi. Ale kapłan, który nie potrafi uwierzyć słowo anioła, które jest mówione przez Boga, utracił wiarę w podstawę jakby odkupienia. Gdy nie wierzę w odkupienie, to nie mam żadnego przesłania, którym mógłbym się podzielić. Nie mam niczego dodania. Nic nie potrafię przynieść. Jeżeli Zachariasz nie mógł uwierzyć w przesłanie anioła, to lepiej, żeby nie udawał, że będzie błogosławił ludzi. Lepiej, żeby tego nie robił. I anioł mu w tym pomógł. Jego brak wiary w słowa anioła odbierał sens samej wierze. On był wyznaczony, opłacany, miał reprezentować tą wiarę, a on sam w to nie wierzył. Zachowanie Zachariasza to przykład instynktownej niewiary w Boga i Jego Słowo. Mówię instynktownej niewiary w Boga i w Jego Słowo. Odziedziczyliśmy ten instynkt od prarodziców. Występuje on w nas od momentu upadku naszych prarodziców. Najczęściej głęboko to skrywamy, pod grubą warstwą religijnej dyscypliny, ale w momentach naszej nieuwagi ta instynktowna niewiara przypomina o sobie. I przeważająca część współczesnej niewiary obecnej w życiu ludzi, moim i twoim życiu, pochodzi z tego samego źródła. My sobie schlebiamy, mówiąc, że żyjemy w XXI wieku, my używamy nasz rozum, naukowe mamy podejście do rzeczywistości i dlatego nie wierzymy. Bzdura. Korzeń jest ten sam. Instynktowna niewiara w Boga i to, co On mówi. Jak jest z twoją wiarą? W Boże Słowo, w to, co mówi Bóg.
Co musi Bóg zrobić, żebyś raczył uwierzyć w to, co On mówi? W jaki sposób ma dotrzeć Jego przesłanie do ciebie, żebyś zechciał uwierzyć? Pamiętaj, że życie ludzi zostało w pozytywny sposób zmieniane. Życie tych ludzi w czasie ziemskiego życia Jezusa, którzy wierzyli, przyjmowali Jego słowo. Gdy nie było wiary w Boże Słowo, nic się nie zmieniało. O co się modlisz? Czego pragniesz, żeby Pan Bóg zmienił, dokonał w twoim życiu? Straciłeś wiarę, tak jak Zachariasz? Jeszcze dwa fragmenty i już kończę z Księgi Hioba. Ostatni rozdział. XLII rozdział od 2 do 6 i potem jeszcze jeden fragment. Słuchaj. Wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie zbyt trudny. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia? To ja. Wypowiedziałem się bez zrozumienia. Twe plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. Powiedziałeś, posłuchaj, proszę, a ja będę mówił. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. 19 rozdział tej samej księgi. 25-27. I to jest człowiek, który wszystko stracił. Swoje dzieci, swój dobytek, swoje zdrowie. Wszystko. Oprócz żony. Posłuchaj tego, co mówi. A ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem powstanie. Gdy na mej skórze już dopełni się zniszczenie, wolny od ciała będę oglądał Boga. Zobaczę Go sam, osobiście. Moje oczy, niczyje inne, moje jestestwo już tęskni za tą chwilą. Czy takie słowa, czy takie myśli kontrolują moje i twoją głowę, moje i twoje serce? Amen.